Czy brak skinów Cię dobija? Zmień to i weź udział w kalendarzu, w którym do zgarnięcia są skiny o wartości około 500 zł. Wybierz wolny numer od 1 do 40. Zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Witam serdecznie, ja jestem oczywiście Croxy, witam Was pięknie w ten świąteczny odcinek. Wielkanocny, więc... Dzisiaj wielkanocne skrzynki, tylko i wyłącznie, czy to na battlach, czy normalne otwarcia, tylko świąteczne skrzynki. 420 zł za 10 skrzynk basket, myślę, że jak najbardziej jest to bitewka, która może oddać, może zabrać, no bo nie zawsze musi dawać, tak? Oczywiście przypominam o kalendarzu, ten piękny oczywiście wielkanocny dzień, jak chcesz wygrać oczywiście subskrybuj łapkę w górę pod filmem, napisz komentarz oczywiście z numerkiem, jaki wybierasz. No i już się dołącz na Discorda, to sprawdzam i użyj kodu Croxy na CSGO skinsie, logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście sobie tutaj magiczny plusik, wpisujesz kodzik Croxy, masz skrzynkę za free wtedy na start, a jak kodu użyłeś, no to oczywiście możesz zebrać 10% więcej do każdej wpłaty, przed każdą wpłatą wystarczy, że kodu Croxy wpiszesz i... czy kod Croxy wpiszesz i będziesz mógł odebrać 10% więcej do każdej wpłaty. Zobacz, 5 skrzynek jeszcze przed nami, póki co dostajemy lekutko na dziurę, tak, 74 zł. No ale spokojnie, jest to do nadrobienia, a bupa za 35 zł. Zobaczmy, czy te 3 skrzynki są jeszcze w stanie tutaj coś zadziałać, żeby jakkolwiek tutaj nas zbliżyć. 30 zł straty, no jest to do zrobienia, tak? No te berety też, no właśnie, 27 zł kosztują ostatecznie. Zobaczmy, 27 zł straty, czy to P90 nam to nadrobi? No blisko, no ale no niestety ten początek taki nie za fajny dla nas. Skopiujemy sobie bitwę, oczywiście klikamy sobie, zobaczymy, może ktoś akurat dołączy, no chyba nikt nie dołączy, więc sobie oczywiście klikam i zobacz, czy teraz pójdzie nam lepiej. 22 zł, 23 dla nas, ok. Generalnie dajcie znać w komentarzu, czy chcecie jakiegoś może 24h streamka z nagrodami co godzinę, to coś tam może spróbuję ogarnąć, bo generalnie za 2-3 dni. Jaki 31, no to no, dzisiaj, jutro, 2 kwietnia mam urodziny, tak, więc jakiś fajny odcinek pewnie też wleci, ale chciałbym zrobić w końcu streamka 24h z nagrodami co godzinę, bo dawno w sumie czegoś takiego nie robiłem, więc dajcie znać, jak się na to zapatrujecie, bo kurczę, zrobiłbym coś takiego, tak? 40 zł, no to deklasacja w tej bitwie, zobaczmy dalej. Muszę zobaczyć sobie, jakie w ogóle skiny są do trafienia w tej skrzyni, bo zrobiłbym sobie polowanko jakieś na właśnie jakieś kurczę nożyki, jak są jakieś tutaj, znaczy no na pewno są, tak? W ogóle ktoś chyba trafił, z tego co pamiętam, jakiegoś fajnego skina właśnie z tej skrzynki, ale już nie pamiętam co. Ale to ostatnio było. Dobra, sprzedajemy, zobaczmy tą skrzynkę. Basket case, no właśnie, ktoś chyba M9 trafił. Więc zobaczmy, no może nam też się uda. 126 zł, jedno otwarcie 93. W ogóle ostatnio strasznie bardzo rzadko otwieram tak skrzynki, wiesz, tak pojedynczo, więc... No zobaczmy, 108 zł, wydajemy 126, jest tutaj akwamarynka. Bardzo ładny skin, 86 zł. 52, no to jeszcze raz zakręćmy. Dobra, puszczamy. No chyba trzeba na tych battlach próbować. Ale jeszcze tak, no kurczę, no wiem, powiedziałem, że tylko wielkanocny, no ale muszę. Po prostu muszę jednego ametysta zakręcić i się to opłaciło. Okej, okay. Mamy rękawiczki, no to mamy większy budżet na otwieranie skrzynek oczywiście wielkanocnych. Więc sytuacja chyba win-win, tak? Tak tutaj i wiesz, to zakręciłem sobie troszkę, żeby widz też miał większą, że tak powiem, troszkę satysfakcję. Dobra, użyliśmy 5 skrzynek takich i 5 takich, tak? Nie przesadzajmy. Nie przesadzajmy póki co. Zaraz sobie zrobimy jakąś też mocną batelkę, no ale taka batla 378 zł. Więc zobaczmy, 5 skrzynek takich, 5 takich, wszystkie oczywiście z eventu wielkanocnego. Oczywiście, znaczy wielkanocnego, to jest event wiosenny tak naprawdę, ale no jest w takich wielkanocnych, wiesz. W takich wielkanocnych właśnie nastrojach, mogę tak powiedzieć? Chyba mogę. Dobra, zobaczmy. Ten akwamarynka w ogóle nie kosztuje niż USP No Oil Minimal Wear, więc okej. Okay. Zobaczmy dalej, jak nam tutaj pójdzie. Jest Obrzyn 27... Obrzyn... Tak, P90, panie prowadzący. Pepe Bizon. Nie pamiętam, kiedy tą bronią grałem w ogóle, tak szczerze. No ale zobaczmy, jest póki co przewaga. Co to za Bizon teraz leci? 11 zł.
No dobra, lecimy dalej. No te szynki kosztują po 3 dyszki jakoś, each other. Więc zobaczmy, jest Galil. Ten Galil chyba w jakimś lepszym stanie trochę a nie, czekaj, bo są dwa takie właśnie różowawe Galile. I ten jest taki ciemno-różowy, a jest jeszcze jeden, on się Sugar coś tam nazywa. I to on kosztuje tam bardzo dużo. Okej, okay, mamy AWP jeszcze za 43 zł. No tutaj te klasacy, no ponad 100 przewagi! Ej, z takiej skrzynki, taki kałach? Stary! No nic tylko brać. I patrz na jaki plus my wychodzimy. No! Powiem, że jestem pod wrażeniem, naprawdę. Ej, dobra. Tu są rękawice ładne do trafienia. No ja bym sobie zakręcił kilka razy. 81 zł. Wydajemy 50, więc tamto otwarcie było na plus, no ale teraz coś się psuje. 37. Lecimy dalej. 33. Okej, okay, otwarcie kolejne. Jest gloczek 50. No to jest 0, tak? To jest otwarcie na 0. No ja tu oczekuję, jak oczywiście najlepszych tutaj dropów, tak? 19 zł. Kurczę, no... Dlatego właśnie, kurczę, ja osobiście wolę otwierać te skrzynki na battle, bo no, lubię ten dreszczyk emocji jeszcze, czy wygram wszystko, czy stracę wszystko, tak? 76, 15, dobra, to chyba trzeba wrócić do otwierania na battle faktycznie. Ostatnie otwarcie, no i nie ma nic, więc 39 zł. No nie chcę mi się specjalnie tych tańszych otwierać, ale generalnie fajny pomysł, bo nie są to takie klasyczne skrzynki, takie właśnie, tylko właśnie, no zobacz, no tutaj taka koneweczka jest. Na przykład. A, bo w ogóle. Czekaj, Śmigus Dyngus jest kiedy? Ej, to było. Czekaj, bo ja zawsze zapomniałem. Śmigus Dyngus jest pierwszego razem z Prima Aprilis? Śmigus Dyngus jest jakoś później. Nie pamiętam szczerze, ale zaraz to zobaczę. Jak mi nie wypadnie to z głowy, to. Give me a minute, ale to spokojnie. O, mamy tutaj właśnie taką Śmigusową Dyngusową skrzynkę. 420 zł. Otwórzmy sobie. Tutaj najlepszy skin AK Vulkan. A nie, czekaj, bo tu. Aha, bo to od ceny pewnie zależy. No, są dwie kosy, tak? Z Bowie i Marble Fade. No dobra, 10 zł. No to jeszcze jedna. 12, dobra. To ja mam otworzyć teraz tą Bunny Case. Tu jest... A, Fupa Fade. Ej, tu naprawdę! Tu wydaje mi się, że są lepsze skiny do trafienia niż w tej najdroższej, tak szczerze. No tak szczerze, stary. Czekaj, zaraz zobaczymy. 100 zł kosztuje... Kosztują 3 otwarcia takiej skrzynki, tak? Czekaj, muszę skontrolować, ile mam budżet. No, 3 koła, mam bardzo dużo budżetu jeszcze. Dzięki temu, że tak fajnie nam oddaję póki co. Oj, tutaj w ogóle 200, bardzo ładnie. No, te kałaszki kosztują swoje, tak? Trzeba to sobie powiedzieć. 102 zł znowu. Jest znowu ten kałach. No, jeszcze sobie z dwa razy zakręćmy. Znowu dwa kałaszki, pięknie. No, jest emeczka, dobra, 47. A zobaczmy tą skrzyneczkę. No kurczę, nie wiem szczerze. Teraz, jak tak patrzę... No nie wiem, no to jest 20 zł drożej za 3. No ale kurczę, no... No mocne są te skiny, no nie ma co, no... No są mocne, tak? 153 zł. Bieramy dalej. No nie wiem, może w końcu poleci coś, to jest jakby, wiesz... Otwierając tyle skrzynek, co ja, otwieram dzisiaj. No chciałbym cały budżet wyrzucić na te skrzynki wielkanocne. No to no coś musi polecieć, nie? No nawet jakiś tutaj Glut Knife, tak? Ja bym się nie obraził na takiego flipa, na takiego Bowiego. Naprawdę, ja tu z pocałowaniem ręki bym to wziął, tak? 40 zł. Lecimy dalej, 129, 2500 budżetu, więc trochę tutaj nam zjadło, więc no, ja bym tutaj zaraz jakąś batelkę ukończył, co? Coś chyba trzeba. Ten jeden. Wreszcie z dwa razy sobie zakręcimy tak normalnie tą skrzynką 163. Dobra, to było ostatnie otwarcie. I no reszta na battle chyba. Resztę na battle trzeba tutaj wrzucić, coś mi się wydaje. No to tą basket case, tak? Wrzućmy sobie teraz 10. No to jest właśnie ta bitwa lepsiejsza, o której mówiłem. 756 zł za 20 skrzynek, więc kurczę, no. No brakuje mi tutaj takiej jednej fajnej skrzynki za chociaż 100. Naprawdę. Ja lubię takie, no, droższe. Znaczy droższe. No, stuwa to jeszcze tak optymalnie wydaje mi się za jedną skrzynkę. No ja takie lubię. No lubię, tak? Ale zobaczmy, no może z tych też może się coś uda tutaj zdobyć. No bo kurczę, ja po prostu wolę mieć większą szansę na trafienie tych lepszych skinów, nie? A tak to zobacz, że ja otwieram te skrzynki, otwieram i...
jeszcze nic tak naprawdę takiego fajnego, wartościowego nie udało mi się trafić. No po prostu nie można też nie wiadomo czego oczekiwać od takich szynek za 30-40 zł, nie? No wiadomo, że kiedyś musi coś sypnąć, ale no szansa na to jest mimo wszystko dość mała. Dość mała, tak? No zobaczmy, no ta kwamarynka mu nadrobi, no nadrobi mu mocno. 271 do 298, no ten mak też 4 dyszki, no 30 jednak. Dobra, próbujemy dalej. No znowu kwamarynka. A, miałem sprawdzić, kiedy jest śmigus dyngus. Bo jeszcze musiałem się upewnić, że dzisiaj na pewno Wielkanoc jest. Zobaczmy, 1 kwietnia, tak. Okej, okay, czyli śmigus dyngus jest w prima aprilis. Okej, okay, no dobra. Myślałem, że to zawsze mi się myli, ale okej. Okay. Czyli jednak miałem rację. No ale... No ta batla, kurczę, troszkę mnie tutaj zasmuciła. Nie będę mówił, że nie. Jak jakiś banger tu nie wleci, no to może być naprawdę ciężko to wygrać. Tak szczerze. No zobaczmy. No jest znowu kała, więc no coś tam nadrabiamy. Coś nadrabiamy. No jest to jeszcze to... Okej? Okay. Czy my w tym momencie wychodzimy na prowadzenie, stary? Dobra, to była ostatnia rzecz, jakiej się spodziewałem. Monkey Business 10 zł. 76 zł przewagi, stary, zobacz to. I ostatnie skrzynie. 3 dyszki. Ej, no... Jestem w szoku, jestem naprawdę pod wrażeniem, że... Jestem pod wrażeniem, że to się udało. Naprawdę. Wow. No szapoba. Szapoba dla tej bitwy. I wracamy na dobre tory. Nie chcę też, nie wiadomo ile trwał ten odcinek, bo ja mogę tak te battle wygrywać, mogę je tak tworzyć do nieskończoności. No ale chciałbym też coś trafić takiego, wiesz, mocnego, nie? No ale mówię, no nie ma... Nie mogę oczekiwać nie wiadomo czego ze skrzynki za 42 zł, stary. To jest najgorsze. Jakby tutaj CSGO Skins wrzucił do tych skrzynek eventowych jakąś taką jedną fajną skrzynkę za... No stówkę. 200, no... O stary, no ja bym odleciał wtedy. W sensie fajnie, jak jest jakaś, jakiś rozstrzał taki fajny, cenowy, żeby każdy mógł właśnie otworzyć to, co lubi. No ale tutaj, kurczę, no zamiast tej skrzynki za 42 zł, no dałbym jakąś za stówkę chociaż. Tym bardziej, że mamy skrzynkę 10 zł tańszą za 30 zł, tak? Za 32 chyba, więc... No ja osobiście bym rzucił po prostu coś jedno droższe, tak? Ale zobacz, może... W tej bitwie da się w końcu takiego coś wow trafić. Jakiś, nie wiem, bajonecik, 9 Tigertów, żebym no, nie podpuszczam, tak? Absolutnie nie podpuszczam. Ale zobaczmy, jeszcze 12 jest przed nami. No póki co jest strata, no ale to się dopiero, wiesz, formuje tak naprawdę cała ta batla. Więc nie ma co też tak patrzeć pod tym kątem. Bo wszystko szczęście może zmienić, tak? Dopiero połowa skrzynek za nami. Tak za 5 skrzynek możemy trząść portkami, jak będziemy przegrywać. No ale póki co 50 zł straty, nie jest to jakieś mega dużo, biorąc pod uwagę ile skrzyń zostało. No zobaczmy, 25 do 5. Więc coś tam nadrabiamy. Przez 3 dyszki mamy straty. 18, 33, no dobra. 7 skrzynek do końca. A bubka? Famasik. No jakaś tam przewaga dla nas. Zobaczmy jak będzie tu. No, Factory New, chociaż tyle. 30 zł straty, jak ten MP5. Okej, okay. 16 zł straty, 4 skrzynki do końca. Petunia 28, 23. I 3 ostatnie. Zobaczmy jak pójdzie. No ten Mac. Oj, gdyby ten za nie był Factory New. No ale zobaczmy. 23 do 49. Jest już przewaga na moim koncie. Ostatnia skrzynia. No i mamy to. No nie wiesz, żeby Batysker było droższe. No i... No, 1200 zł. Stary, tu pęga sama się robi tak naprawdę. No jestem naprawdę pod wrażeniem. No dobra, mam 3500. Żeby ten odcinek nie trwał też nie wiadomo ile, to po prostu za całą tą sumę teraz utworzę skrzynki. Nie będę tego sprzedawał. Zobaczymy, co mi się uda zebrać. I potem pokminimy, co zrobić z resztą. Otwieramy sobie póki co skrzynki. Eventowe, oczywiście najdroższe, żeby jak najszybciej pozbyć się tej pęgi. 2400 zł nam zostało, już szybko, tysiaczek przekręcony. Czy tysiaczek, nie pamiętam, czy miałem 3500, czy troszkę mniej. Ładna emiaczka poleciała. No ładne są te strzały niektóre, naprawdę.
No ale brakuje mi takiego jednego mocnego uderzenia. W ogóle pierwszego skina trafiliśmy z tego pierwszego rzędu, właśnie tą MK Golden Koi. No ale no mówię. No jeden chociaż, nawet ten Good Knife. No nawet Good Knife. Ja bym się nawet z tego Good Knife'a cieszył. No biorąc pod uwagę elektrycznego otworzyłem, no to chociaż jeden mógłby polecieć. No naprawdę. 500 zł, które zostało. Jeszcze na 3 otwarcia będzie. Raz. Dwa. Będzie na ostatnie? Nie będzie. Okej. Okay. Się lekko pomyliłem. Zobaczmy teraz, ile w naszym budżecie. 3400. No dobra, zróbmy jeszcze jedno podejście. Jeszcze jedno podejście. Za cały balans otwórzmy tą skrzynkę po prostu. Wiem, że ja może, wiesz, ja się jakoś nastawiam, że może w końcu się uda. No ale ja lubię ryzykować, tak? Ja lubię ryzyko. Co nie oznacza, że zawsze to ryzyko się opłaca, tak? Miej to oczywiście na uwadze, jak kręci sobie skrzynką, to graj odpowiedzialnie, nie tak jak pan prowadzący. Bo pan prowadzący jest tutaj od robieniu kontentu skrzynkowego dla widza, tak? Więc jak masz jakieś odklejone pomysły, to nie rób tego, tylko mi napisz, to ja to zrobię za siebie. I zobaczysz, jak bardzo się to nie opłaca. W sensie, no, czasami może się opłacić, tak? Czasami głupie się pomysły opłacają, no ale graj rozważnie, tak? Kręcę skrzynką rozważnie, żeby nie stracić wszystkiego. Bo czasami skrzynka też potrafi zabrać. I nieraz chyba to... Aha, już za wszystko poszło? Naprawdę tak szybko? 2800. I zaś teraz mi zabrało 700 na całym tym otwarciu skrzynki. Co chciałem powiedzieć? No oczywiście nie zawsze skrzynka oddaje i myślę, że masz to dobitnie pokazane u mnie na kanale, no bo jest bardzo dużo filmów, gdzie skrzynka no wszystko zabiera, tak? I to nie jeden film, bo czasami nawet kilka pod rząd. Tak się zdarza po prostu, że cały opening jest na minus bardzo duży. Więc no to nie jest tak, że ja zawsze wygrywam, tak? Myślę, że o tym wiecie. Dobra, lecimy dalej. 1400, no kurczę, tracę powoli nadzieję, naprawdę. Powoli tracę nadzieję, że jestem w stanie no trafić z tego top tieru tutaj, no prócz tej M-ki, bo ją z 2 razy co najmniej trafiłem. Jestem pewny dokładnie ile. No ale chociaż jedna jakaś kosa dla buja. No byłbym taki ucieszony, no na Wielkanoc. Czy będzie wielkanocna kosa z jajka jakiegoś, z skrzynki jajecznicowej. 2600, no teraz 200 na minus. Teraz pod uwagę to, ile wydaliśmy. No ale próbujemy dalej, no do 3 razy sztuka. Za cały ten balans wydajemy 3. Więc zobaczmy, no czy to będzie to szczęśliwe otwarcie faktycznie. To szczęśliwe podejście do zdobycia tej kosy jakiejś. No mówię, no nawet Good Knife. Nawet Good Knife. Nie obraziłbym się, naprawdę. Tak Aquamarenka w ogóle bardzo często leci, z tego co widzę. Jest to ładny skin do Kałacha. W ogóle wydaje mi się, że ten odcinek ma już jakieś, nie wiem, 20 minut. Mam nadzieję, że dalej ktoś to ogląda. Patrzmy dalej. Jest USP 99. No nie ma nic, no nic nie mogę trafić, naprawdę. Jeszcze jedno będzie. Dobra, zróbmy to po prostu tak. 2200. No nie, no ja muszę spróbować jeszcze raz, no. Ja wierzę, no. Wiem, że jestem głupi. Podaję tej skrzynce już, nie wiem, którą szansę. 4. Czwarty raz sprzedaję wszystkie skiny, które z niej trafiłem, żeby otworzyć ją dalej. Więc mam nadzieję, że skrzynka wielkanocna w końcu się poprawi. I da mi ładnego tutaj skina jakiegoś. Bądź ładną kosę. Zobaczmy. Póki co najlepszy drop ta M-ka. Ale na nią 0,2% prawie. No, na te kosy 0,018, tak? Najwięcej. To, no, nie ukrywam, dość mało. Chociaż ty, ale na tego Good Knife'a jest mniej proste niż na tego Karampita. Okej, okay, no nieźle. Ale w ogóle wyfarmiliśmy bardzo dużo tokenów. Dobra, jak zostało już 1700, to nie ma co, stary. Po prostu kręćmy już do końca. Może akurat się uda. Będę szczęśliwy. 100 zł. 71. USP. Lecimy dalej. No ja tak jestem, stary. No ja tutaj ufam tej skrzyneczce. Znaczy ufam, nie ufam jej już. Po tym, co mi robi. Ale ty, ej, właśnie, bo trzeba rzucić na to
pod innym kątem światło, tak? W sensie, że spojrzeć na to pod innym kątem, że my tak otwierając tą szynkę, to farmimy sobie bardzo dużo tych tokenów eventowych. No dobra, zobaczymy co za free dostaniemy z eventu. Ale póki co, otwieraj mi tę szynkę. 1000 zł. Ale zostało. Może za resztę jakiś batelek? Powinien wylecieć. Zobacz. Póki co próbujmy jeszcze trafić coś z tej skrzynki. 62 zł. Ten kałach już tyle razy poleciał. Nie mogę jednej głupiej kosy trafić. No naprawdę. No zakręćmy jeszcze z parę razy tą szyją. Zobaczmy, znowu kałach. Kto by się spodziewał? Dobra, mam pomysł. W sensie nie wiem, czy to będzie mądry pomysł. Może da nam więcej niż te normalne otwarcia. Ale zobaczmy. Bierzmy tą skrzynię tutaj pod włos. I na ile nam styknie? Dobra, nie będzie. 20 skrzyń. Ostatnia batla, stary. Ostatnia batla. Znaczy ostatnia batla? Nie, no zobaczymy, czy wygramy, czy nie. Ale kręcimy. Niech się kręci skrzynka. Może akurat teraz się uda wykręcić tą kosę moją upragnioną. Albo może bot ją wykręci? Mam nadzieję, że nie. Bo już... No już trochę nie otworzyłem, więc... Więc fajnie by było, jakby się wykręciła, tak? Dobra, lecimy dalej. Mam jeszcze bardzo dużo tokenów, tak? To też musimy brać pod uwagę. 15 do końca. 15 do końca. No już, kurczę, się zmęczyłem trochę tymi skrzynkami. Mam nadzieję, że się to opłaci. Jeszcze sporo do końca. 13 jest to potencjalnych szans na kosę, tak? Można tak sobie to liczyć. Zobacz, 274 zł na moim koncie. Petunia, zdyszkę, 11,89. Otwarcie kolejne, P90, 42 zł, ok, filtest. Sporo w ogóle P90 Asimov kosztuje. Filtesty, no tutaj dwa maki po 50 zł. Faktoryniu, dwie sztuki. Patrzymy dalej. No kurczę, tak tylko patrzę, może akurat fartem jakoś kosa mi spadnie. No ale póki co się na to nie zanosi. USP 57. No wydaje mi się, że będzie to bitwa na plus. Wydaje mi się, że na pewno będzie to bitwa na plus, jeżeli uda nam się to wygrać. 7 skrzynek do końca. Zobaczmy, czy to się jeszcze coś zmieni. Factory New. Dwa razy Bizon. Otwarcie kolejne. Bizon znowu. A tylko dla mojego oponenta chodziło. Dla mnie Famasi za 14, AWP za 23. No strata mojego oponenta spora, 100 zł, więc no już będzie musiał szko raczej do tego wrócić. Ostatnie 3 skrzynki. Jest Bizon. Dla niego USP 74 zł. No już tylko 60 zł przewagi na moim koncie. No ale ten kałach, no myślę, że już tutaj pogrążył nadzieję mojego oponenta na zwycięstwo. No i mamy to. Ile ten newspeak? 77, więc bitwa wygrana. 1400 zł. Ostatnie podejście. Ostatnie, bo już serio, no przegiąłem z 20 minut filmu. Jak nic. Tych skrzynek wielkanocnych. Więc, no, tak to się kręci. Tak się skrzynka kręci. Życie się kręci. Ale kosa się nie chce wykręcić. Niestety. Jest znowu kałach. Jest newspeak. My dalej. 82. 70. No tutaj 3 czerwone jest. No jest to profit, tak? Ale kosy dalej jak mimo, tak nie ma. Próbujemy dalej. To 62. Ile mamy jeszcze kasy? Tysiaka mamy. Mamy tysiaka, stary. Tysiaka. No jest to jeszcze trochę potencjalnych szans na wydropienie tej kosy. Ale będzie naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Wiemy, USP 130, 140, 126, przypomnę, wydajemy na taką skrzynkę w sztukach 3. Bizon 95, 115, 101. Jakiś delikatny ten minus łapie, tak? Nie no, będzie naprawdę bardzo ciężko. 124. No weź, daj tą kosę w końcu i zapominamy o sprawie, naprawdę. Jedna kosa i ja jestem ukontentowany. Ja już kończę film, naprawdę. To jest wszystko, czego chcę.
kwiosę ze skrzynki wielkanocnej. Naprawdę, ja nie potrzebuję nic więcej. To tylko kosę ze skrzynki wielkanocnej. Czekaj, sprzedałem jeszcze to samo w ekwipunku, bo coś tam właśnie. 54 zł. Jedno otwarcie jakieś się nie sprzedało. I próbujemy. 165, otwarcie na plus. Otwarcie na plus. Otwarcie na plus. Otwarcie na plus, o dziwo. Zdziwiłem się. Znowu na plus. No to jakiś win streak. Na minus. Znowu plus. No ale co mi po tych plusach, stary? Co mi po tych plusach, jak overall jest to minus? Bo nie mogę spełnić mojego założenia, jakie sobie postanowiłem. A nie lubię przegrywać. To będzie chyba jedno z ostatnich otwarć, coś mi się wydaje. 59, no właśnie, na 3 już nie styknie. Chyba styknie, okej. Okay. Jeszcze raz. Okej, okay. Jeszcze raz. Ale była beka i teraz wypada kosa, stary. No to byłoby piękne zakończenie tego filmu. Ja się na Good Life już podejrzewam, że nie zwróciłby tego odcinka. Ale... no byłbym kontentowany, tak? Cel by został zrealizowany. Mamy USPA, mamy Maka 55. No i tym sposobem ostatnią skrzynię możemy sobie jeszcze otworzyć parę razy. 15 zł, 22 zł. No i to będzie chyba ostatnie otwarcie. Więcej już niestety nic nie zdziałem. Dziękuję za oglądanie. Mamy 250 tysięcy punktów. Więc wrzucimy to sobie w następnym filmie. No trochę sobie jeszcze tutaj powydaję, żeby było równo, więc wrzucimy 2000, ile? Czekaj, 2559, tyle wrzucam, mam skin za 3 zł. No i 2250 tysięcy wrzucimy sobie w następnym filmie. No niestety challenge się nie udał, walczyłem do ostatniej kropli krwi, do ostatniego grosza w balansie, no ale nie pykło. Dzięki za oglądanie, widzimy się jutro w Prima Aprilis. Mam nadzieję, że jutrzejszy odcinek tym Prima Aprilisowym pod kątem tego oddawania w tych skrzynkach nie będzie. Dzięki za oglądanie i widzimy się jutro. Siema!